Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku InFact TV. Kobieta, która posiada działalność gospodarczą w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, może bez przeszkód kontynuować jej prowadzenie lub zawiesić ją w początkowym okresie macierzyństwa. Jak to wygląda w praktyce? Urlop macierzyński jest obowiązkowy, a to znaczy, że nie można z niego zrezygnować. Z pojęciem urlopu macierzyńskiego możemy się jednak spotkać tylko w przypadku pracownicy. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej kobieta ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale o urlopie nie ma mowy. Czy to oznacza, że jeśli kobieta ma firmę, to musi zapomnieć o prawie do odpoczynku i poświęcania pierwszych tygodni po porodzie tylko dla dziecka? Oczywiście, że nie. Co więcej, to sama kobieta podejmuje decyzję, ile czasu chce przeznaczyć wyłącznie na opiekę nad dzieckiem i czy chce to połączyć z prowadzeniem biznesu. Prowadzenie firmy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z umowy o pracę nie powoduje wstrzymania wypłaty świadczenia. Jeżeli masz firmę i jesteś w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego w ramach prowadzonej działalności, to podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobieranego świadczenia. Składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Oznacza to, że zarówno zgłoszenie do powyższych ubezpieczeń, jak i późniejsze ich rozliczenie należy do obowiązków ZUS-u, który jest płatnikiem zasiłku. Decydując się na kontynuowanie prowadzenia firmy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca nie płaci składki emerytalnej i rentowej. Odprowadza jedynie składkę zdrowotną. Po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego należy dopełnić odpowiednich formalności w ZUS-ie. Trzeba poinformować go o wszelkich zmianach w terminie do 7 dni. I tak po kolei. Po pierwsze, wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA. Po drugie, ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń na odpowiednich formularzach ZUS ZZA. Gdy z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca decyduje się opłacać wyłącznie obowiązkową składkę zdrowotną. ZUS ZUA, gdy poza obowiązkową składką zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności będzie opłacać również dobrowolne składki emerytalną i rentową. Jeżeli natomiast młoda mama decyduje się poświęcić początkowe tygodnie wyłącznie opiece nad dzieckiem, najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności. Może to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W trakcie zawieszenia firmy nie opłaca się żadnych składek. Wystarczy złożyć aktualizację druku CEIDG1. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zostawcie pytania w komentarzach. Do zobaczenia!